Cole, Zane i przede wszystkim Jay. To właśnie ci ninja mają w Powstaniu Smoków najmniej czasu ekranowego i najmniejszą uwagę na nich skupioną. Jednakże w przyszłości się to zmieni, w sumie to zaraz się zmieni i o tym sobie dzisiaj pogadamy. Na początku jeszcze wspomnę, że ten film może zawierać drobne spoilery odnośnie drugiej części drugiego sezonu, która wyciekła. Nie będzie to nie wiadomo co, ale ostrzec was, po prostu muszę dla czystego sumienia. Hej, widzieliśmy flashbacki lub sceny z przeszłości dla praktycznie każdego ninja poza Jayem. Czy jest z tym związane coś, co planujecie zrobić w przyszłości? I Dokwajat to potwierdził. Tak, moi drodzy, wszystko wskazuje na to, że Jaya w Powstaniu Smoków będzie w końcu więcej. Przez ostatnie dwa sezony, może on tam był przez 5 minut? Jakoś tak, nawet nie wiem, czy tyle wyjdzie. Niemniej jednak w końcu dostanie należytą mu uwagę. Bardzo fajnie by było, gdyby powstały na przykład takie shorty o tym, jak on tę pamięć odzyskuje, jak Kai i Nia go szukają po drugim sezonie. I właśnie wtedy te flashbacki z dzieciństwa, to wszystko mu się przypomina, może gdzieś Ed i Edna się jeszcze wtedy pojawią, bo w końcu oni również w jakiś sposób w Powstaniu Smoków mają powrócić, więc być może właśnie w jakiejś retrospekcji, a może na nich po drodze się gdzieś po prostu natknie. Wydaje mi się też, że ten główny zespół ninja zostanie zmieniony, że Kai i Nia z niego odejdą właśnie w poszukiwaniu Jaya i przywróceniu go do drużyny, a ich miejsce zastąpi Cole z Zainem i zgadzałoby się to z kolejnym tweetem do Kawajata. Czy Cole i Zane w końcu dostaną należytą atencję ponownie? Tak. A zatem, moi drodzy, wydaje mi się, że nic tutaj dodawać nie muszę. Cole i Zane to postacie w Powstaniu Smoków bardzo ubogie. Mimo tego, że Cole jest znacznie lepiej napisany, to i tak nie jest tak należycie traktowany, jak powinien być. O Zane już nie wspominając. Jednakże wielokrotnie mówiłem, że sezon trzeci będzie sezonem Zane'a w głównej mierze i dalej się tego będę trzymał, więc być może druga jego część bardziej skupi się na Cole'u, albo sam sezon czwarty skupi się na nim, no i wtedy właśnie też na Jay'u. Tak czy inaczej, te postacie, ci ninja, którzy byli ostatnimi czasy tacy, można powiedzieć, nieco zapomnieni, w końcu będą tymi głównymi, a przynajmniej na to się zanosi i ja z tego faktu się niezwykle cieszę, bo są to postacie, które bardzo cenię i bardzo lubię. Dajcie znać, co o tym sądzicie, a ja dziękuję pięknie, hej!